fajnie znowu się tu znaleźć po aż 5 latach przerwy, jak się okazało. Ostatni raz byłem w 2018 roku w innym lokalu i bardzo ciepło wspominam tę wizytę. I przyjechałem dzisiaj do was z tematem o clickbaitowym tytule, może dość kontrowersyjnym, ale zaraz o wszystkim sobie pewnie porozmawiamy. Więc tak, ja rozumiem, że jest sesja, ale czy są na sali jacyś studenci albo licealiści może? Ale nie wieczni studenci, tylko prawdziwi. Dobra. Co to jest? Brawo. Telefon stacjonarny, a właściwie taki telefonii internetowej VoIP. I ciekawostka jest taka, że jak zaczynałem pracę w branży, to przyszedłem do firmy, gdzie wszyscy mieli takie telefony na biurkach. I nie pomyliłem firm, nie zatrudniłem się w call center, tylko była to firma, która robiła rzeczy, między innymi skryptowali centrale telefoniczne, więc jak jakąkolwiek zmianę się robiło, albo testowało, albo weryfikowało potem przed wdrożeniem na produkcję, to trzeba było to umownie przedzwonić. Trzeba było sobie wykręcić numer i słyszałeś zapowiedź, którą sam sobie ustawiłaś, ciśnij jeden, aby coś tam, wciskasz jeden, wyjątek leci na konsolę. Tych miałem odpalonych kilka na różnych monitorach i no i tak się w ten sposób weryfikowało. Oczywiście trwało to niemożebnie dużo czasu, było błędogenne i nigdy nie byliśmy pewni, czy dobrze to robimy. I ogromnym postępem jest, nawiązując też trochę do pierwszej prezentacji, przejście z takiego ręcznego przedzwaniania jednak do pisania testów automatycznych. Kiedy piszesz ten kawałek kodu, czyli coś, na czym się znasz, co robisz poza tym, co wprost przynosi jakąś wartość, automatyzuje, zdejmuje z ciebie tą nudną odpowiedzialność weryfikowania, no i masz sprawę załatwioną. I naturalnie pojawia się pytanie, czy tych testów, które my piszemy, czy robimy wystarczająco dużo. I naturalnym kolejnym krokiem gdzieś odkrycia takiego pojęcia, o którym już dzisiaj było odmieniane przez wiele przypadków, jest code coverage albo po polsku pokrycie kodu. I teraz zrobię może taki wstęp jeszcze bardzo dla początkujących, żebyśmy byli wszyscy na tej samej stronie, jak mówią anglosasi. Na czym polega code coverage? Tutaj taki przykład dla uczestników powyżej 30 roku życia, czyli kolejka do lekarza. Mamy taką funkcyjkę, która będzie nam określała, którą pozycję w kolejce mamy zająć. Na początku, jak przychodzimy, standardową sytuacją jest, że no, ustawiamy się na koniec tej kolejki. Chyba że jesteśmy w jednej z uprzywilejowanych grup pacjentów, które definiuje jakaś tam ustawa, nie pamiętam już która. No i jeśli tak jest faktycznie, no to zajmujemy pozycję 0. I możemy sobie napisać tego taki teścik, że mamy kolejkę, jest pusta na początek, mamy jakiegoś pacjenta, zwykłego ziutka, który nie jest w ciąży, nie jest przypadkiem zasłużonym honorowym dawcą krwi. Odpalamy sobie tą funkcję, no i ta pozycja powinna być 0. Taki stereotypowy teścik. I code coverage, który narzędzie w Python nazywa się CoveragePy, jest jeszcze jedna biblioteka nowa, której nie pamiętam, nie potrafię jej przytoczyć. Instalujemy sobie wtyczkę do PyTesta, która instaluje też tę bibliotekę, uruchamiamy sobie poleceniem. Tutaj istotna jest ostatnia część, która ma nam zaraportować, co ominęliśmy. I dostajemy informację, że ta linia nie jest pokryta. Wow, super. Natomiast, czyli w ten sposób no, możemy dowiadywać się bardzo szybko o miejscach, których z jakiegoś powodu nie pokryliśmy testami. Jeżeli trochę wasze ręce świerzbią, żeby zaraz to wdrażać u siebie, chociaż teraz po prezentacji Adama pewnie już wiecie, że niekoniecznie, to słuchajcie szczególnie dalej. Bo jak wiele rzeczy na tym świecie, oczywiście to, co widzimy na pierwszy rzut oka, artykuł jakiś clickbaitowy, który nas ciągnął, jest tylko jakiś tam marketingiem. Potem przychodzi prawdziwe życie, a to jest łódź, z której przyjechałem do was dzisiaj. Ale swoją drogą ten hotel przeszedł niedawno niezłą renowację, tylko elektrociepłownia dalej tam jest. I obok wybudowali nowe bloki, jakby ktoś szukał mieszkania. Dobra, natomiast wykorzystam okazję, żeby powiedzieć parę słów o sobie, więc jak wspomniałem, jestem z Łodzi. Na co dzień jestem trenerem konsultantem w firmie Potega IT Minds. Robię to częściowo dorywczo. Poza tym jestem liderem technicznym w SOS Labs, tak żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością, więc wszystkie rzeczy, o których mówię dzisiaj, ja stosuję. To nam się sprawdza i zapraszam do dyskusji. A jestem tu dlatego, że mam taką małą misję, żeby propagować trochę inżynierię programowania w Pythonie, bo generalnie wiele z tych problemów, którymi my się mierzymy, w zasadzie są albo już rozwiązywane też w innych językach, albo już rozwiązane. W zasadzie wystarczy to przenieść, zaadaptować i pora na CS-a. Prywatnie jestem fanem twórczości polskiego wieszcza narodowego Bartosza Walaszka.
A także jestem początkujący, jeśli chodzi o parzenie kawy metodami alternatywnymi. Natomiast 8 lat temu jedyne, czym się interesowałem, to był cold coverage. Ja. I teraz byłem tak zajarany, jak ten młody, dynamiczny zespół tutaj, jak widzicie, tym konceptem i uznałem, że tak, to jest teraz rzecz, której będę używał, to jest sposób, w jaki przypilnuję tego, żeby te testy były napisane w takiej ilości, jak potrzeba. Oczywiście, jeśli cyknęliście by mi fotkę, nadawałaby się do zilustrowania artykułu o clickbaitowym tytule Top 10 zdjęć tuż przed tragedią. I na nieszczęście wtedy dla mnie, dla firmy może też, chociaż nie wiem, ale na szczęście dla nas dzisiaj, to nadawierzyła się okazja. Mianowicie podjęliśmy decyzję, że jeden z projektów, który był w tej firmie, należy przepisać od zera po to, żeby tam wdrożyć pewne optymalizacje. Ta decyzja nie jest istotna, możemy sobie nie pogadać po tym przypiwku. W każdym razie była taka okazja i ten projekt nie był trywialny. To był taki tak zwany daemon, program, który chodzi w tle tam w pętli nieskończonej, co kilka sekund odpytuje bazę danych, robi różne przeliczenia i wypluwa pewne pliki. Czasem ich wypluje 50, czasem żadnego. I tak dalej, i tak dalej. One są potem przejmowane gdzieś tam i reszta rzeczy się już dzieje. Nie jest to istotne tutaj. Liczy się ten jakby ten projekcik tutaj. No i na początku dobrze to szło. Nie? Tak z łatwością byłem w stanie uzyskać tak 80-95% coverage'u, bez żadnych tam haków, bez żadnych rzeczy, do momentu, aż coverage nie powiedział mi, że tutaj ta linia, którą widzicie na ekranie, w bardzo podobnym kształcie, jest niepokryta. No i nie wiadomo, co z tym zrobić fantem. Więc ja umarłem w środku, ale napisałem test jednostkowy, który jedyne co robił, to sprawdzał tego propertaska, czy on zwraca 42. No, bo jakaś inna liczba, ale też nie jest to istotne. No i tutaj mówię, nawet junior jest się w stanie skapnąć, że coś chyba jest nie tak, nie? Że to przestaje być jednak takie fajne. I tutaj już padały podczas prezentacji Adama i z dyskusji potem po właśnie takie zjawiska, jakie możemy zaobserwować. Widzę, że niektórzy znają to z autopsji. Przykro mi, ale tak jest, że właśnie albo pojawiają się testy bez asercji wcale, jak ten na dole, ale tylko uruchamiają kod po to, żeby mieć pokrycie, albo są jakieś asercje bez sensu. I jak już zaczniemy sobie tym drążyć tutaj, to się okaże, że wcale ten code coverage nie jest aż taki wspaniały, bo w zasadzie to nie jest miara tego, jak dobrze przetestowaliśmy system, czy nie. Jak weźmiemy sobie tą funkcję, którą widzieliście o lekarzu, i podamy mu pacjenta, który jest w zasadzie w tej grupie uprzywilejowanej, no to tak naprawdę z tego uzyskamy 100% line coverage. I tyle, nie? Czy przetestowaliśmy to w ogóle w jakiś wyczerpujący sposób? Nie przetestowałeś. Jak ktoś jest hormonem potasu i z ciąży? Dokładnie, to jest jeden z tych przykładów. A co jeśli spotka się cztery kobiety w ciąży w kolejce? To w ogóle nie przyszedł. Tak. Nie, więc... W ogóle nie jest to wyczerpujące przetestowanie nawet tej pojedynczej funkcji, a co dopiero mówić o całych systemach, nie? No i tu jest niestety z mojego doświadczenia miejsce, w którym większość ludzi się zatrzymuje, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, że dobra, może się zachłysnęli tym coverage'em, może nie, nie zadziałało im to, właśnie umarli w środku gdzieś tam próbując go wykorzystać, albo wkładali masę wysiłku i nic z tego nie wyszło. No i to jest takie yeti. Nie, to nie istnieje. To jest jakiś tam slogan, to jakieś tam czubki z Twittera to wypisują, to jest nieprawda. Nie da się tego zrobić. Taka anegdota, trochę spoilując dalszą część tego talka, ale kiedyś byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, tam dwóch menadżerów, tam słodkie pierdzenie, wiadomo, nie? Pytam, a Sebastian, a testujesz? A testuję. A ile masz procent coverage? 100%. No nie uwierzyli mi i nie odzywali się więcej. Więc, no cóż, więc jakby wiadomo, jakie jest zdanie w narodzie na ten temat. No i ono nie jest bezpodstawne, no bo bierze się z doświadczeń. Natomiast przyjechałem tutaj dlatego między innymi, że zarówno lokalnie, jak i w Continuous Integration, w zespole, w którym jestem i też poprzedniej firmie, no mamy to wymuszone na 100%. A jak jest mniej, no to nie przechodzi build. A propos patologii, nie? Tak, mimo że jestem z Łodzi, to nie przyznaję się do patologii. I to też tego za patologię nie uważam, natomiast chciałem właśnie pokazać wam bardziej, w jaki sposób pisać testy, w jaki sposób coverage wykorzystywać, żeby to wam nie przeszkadzało, nie? Bo jak macie pisać takie testy bez asercji, to lepiej to wyłączyć, oczywiście, że tak. I to 100% code coverage jest jakby u mnie z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ja jestem strasznym gadżeciarzem. Ja uwielbiam mieć najnowszą wersję Pythona. To musi i ten coverage oczywiście nie jest 100% jakby wyznacznikiem, ale no już daje mi jednak dość dobre podstawy do tego, żeby po prostu podbić sobie wersję i wdrożyć na produkcję. I to samo się dzieje z zależnościami.
Kolejna rzecz to jest bezpieczna refaktoryzacja, ale to częściowo coverage, bo bardziej strategia testowania, której też dzisiaj trochę. Ale przede wszystkim to jest dla mnie taka pomoc podczas rozwijania kodu. To jest łatwiejsze wchodzenie we flow, wychodzenie z flow. To wszystko wam pokażę zaraz na przykładzie. Bo braki w coverage pokazują, jakby czym się zająć w następnej kolejności, zakładając, że mamy te 100%, zanim zaczęliśmy pracę, bo wtedy to nie ma o czym mówić. I ktoś mógłby przywołać oczywiście tak zwane prawo Goodharta, że jeśli, no ale dobra, jak będziemy stresować ten wskaźnik coverage, czyli zrobimy takiego bata na tych programistów, jak nie masz stówy, to nie przechodzisz, no to przynajmniej zaczną oszukiwać, nie? No i to jest generalnie prawda. I gdybym po prostu na przykład, zakładając, że miałbym taką moc, przyszedł i wymusił ten poziom, swoją drogą w ostatniej firmie był, tak był 7-zajem, przyszedłem, no to guzik by z tego wyszedł. Żeby do tego dojść, to liczy się proces, nie? Ale właśnie o oszukiwaniu, no to standardowe, jakieś pragma no covery powtykane anonimowo, jakieś puste asercje, brak asercji. I tu ostatnia linia pewnie nie będzie widać, ale jest taki szkopuł mały w tych narzędziach do coverage'u. One nie są też idealne. Jak mamy ten trójargumentowy if w Pythonie, że wyrażenie jeśli prawda, if, warunek, else, coś tam w jednej linii, to żaden coverage tego nie sprawdzi w Pythonie, który jest dostępny, czy przeszliśmy obie ścieżki. Nie? Więc jest sposób na oszukanie. Można zwinąć ifa po prostu sobie do jednej linii i 100%, stary. Nie? I teraz tak, organizatorzy kazali mi wysłać te slajdy wczoraj do 16, czy dzisiaj do 16, a dzisiaj dosłownie o 16.35 dostałem maila z Tab9, który jest takim produktem AI asystent, taki jak GitHub Copilot, że wdrożyli nowy feature. Teraz nasz asystent napisze za ciebie testy jednostkowe. Więc jakbym miał jeszcze czas, to bym dodał tutaj jeszcze jeden segment, że w ten sposób też można sobie załatwić sprawę, bo te Copilot ja ogólnie popieram, używam, ale pozwalają nam robić głupie rzeczy jeszcze dużo szybciej niż wcześniej. Tak więc niestety z myślenia nie zwalniają. No właśnie, więc to jest jakby jedna możliwa rzecz, która się stanie, czyli zaczniemy cheatować po prostu, no bo hej, jakoś tam fakturę trzeba wystawić na koniec miesiąca. A druga rzecz jest taka, że albo proces faktycznie deweloperski się zmieni, nasz albo w firmie, że osiąganie jakiegoś wskaźnika wydumanego, na przykład nie wiem, ilości błędów znalezionych albo tego coverage'u, będzie bezwysiłkowy. I to jest to, z czym przyszedłem, bo dojście do tego momentu, że okej, ja piszę te testy i mam ten 100% i to mnie nie boli za bardzo wysiłku bezsensownego, to jest trudne, nie? Bo poprawa procesu nie polega na tym, że przychodzi do was co dwa tygodnie Scrum Master na retro i pyta, co będziesz robić, żeby szybciej łopatować na następnym sprincie, tylko na tym, że musi mieć czas na jakieś eksperymenty, na refleksję, na przemyślenie, na popróbowanie różnych rzeczy, sprowadzenie, co działa i wtedy dopiero proces ma szansę się ulepszyć. Więc pierwszą rzeczą na drodze do 100% code coverage jest przestanie o nim myśleć. Tak, to już powiedziałem. I tak, żeby móc ten 100% coverage osiągać w sensowny sposób, to potrzebujemy kilku umiejętności. Pierwszą z nich to jest wertykalny podział zadań, tak żeby być mniej więcej w każdym momencie gotowym na produkcję, a polega to więcej na tym, że jak dostajemy jakieś duże zadanie, duże wymaganie, to jesteśmy w stanie podzielić na mniejsze klocki, które potencjalnie możemy bezpośrednio wdrażać, nawet jeśli schowane przed użytkownikiem, no to na przykład ktoś tam coś może przetestować sobie i zweryfikować, że to faktycznie ma sens. Jako przykład weźmy sobie uznajmy, że będziemy, nie wiem, mieć taką wyszukiwarkę z rezerwacją do samochodów różnych tam dostawców. No i możemy to podzielić horyzontalnie, tak warstwami, że najpierw robimy integrację z wszystkimi API usługodawców, potem robimy backend nad tym, który będzie służył do przeglądania ofert i robienia zakupów i na końcu dajemy tego frontend. No tak nie robimy. Podział wertykalny z kolei. Najpierw na przykład, okej, ci dostawcy są trudni, bo API integracje z API zawsze są trudne, szczególnie jeśli to tam jakaś tam mała firemka, szwagra i nie ma za bardzo dokumentacji, więc na przykład możemy jako pierwszy iterację zrobić jakiś proof of concept integracji z jednym z API. Jak mamy większy zespół, to możemy to robić równolegle. Potem możemy zrobić przeglądanie ofert z jednego z tych usługodawców, czyli już okej, mamy jakiś kawałek, możemy na przykład wyświetlić jakieś te oferty. Zrobienie rezerwacji, czyli flow end-to-end, tylko że no na ograniczonym jeszcze zestawie tych usługodawców, potem dodajemy kolejnych, no i resztę. Nie? Tak sobie w każdym momencie jesteśmy gotowi do wdrożenia, jednocześnie ryzyko no, jest dużo, dużo mniejsze. Drugą umiejętnością z kolei to jest acceptance test-driven development z naciskiem na A tak naprawdę. Od TDD to trochę jest osobny temat, myślę, że nie jest do końca wymagane do tego coverage'a, aczkolwiek bardzo pomaga. I tak w mojej karierze właśnie przełomowa była ta książka, którą wam wyświetlam.
Natomiast uprzedzam, że jakbyście chcieli po nią sięgnąć, że ona jest w Javie, jest tam dużo moków, ale jak się już pozbędziecie tego niesmaku z ust, najlepiej przepukując chmielowym napojem, to jest naprawdę zacna. Moki są straszne. To prawda, ja się zgadzam. Więc tutaj takie otwierające oczy spojrzenie, że jakby piszemy te testy nawet w TDD i zaczynamy od testów gdzieś tam jednostkowych, które też nie są dobrze rozumiane, ale to już jest inna sprawa, że gdzieś tam zaczynamy nie wiem, testowanie pojedynczych funkcji gdzieś niżej, no to zabieramy się do tego w ogóle od dupy strony. Dużo łatwiej jest napisać w ten sposób test, który jest tam połączony z implementacją i bez niej nie działa, niż taki, który testuje zachowanie, a co to znaczy, to powiem znowu za chwilę, po to, żeby nie rzucać za dużo terminów. No właśnie, jeśli chodzi o testowane zachowanie, można też nazwać takimi rzeczami, które są obserwowalne w testach. I jest takich parę heurystyk, które chciałem wam podrzucić, jak można takie testy właśnie pisać. Więc na przykład takimi testami ATDD, czyli AOD akceptacyjne, no możemy się na przykład zastanawiać, ok, ten użytkownik coś zrobił, ale teraz gdzie może widzieć jakiś rezultat tej swojej akcji? Coś się zmieni. Czy może jakiś inny użytkownik będzie widział to, co tamten zrobił? Może w jakimś raporcie? Na jakie inne funkcje systemu to wpływa i w jaki sposób? Co z tego, że ten użytkownik zrobił to? Kolejną rzeczą, co teraz ten użytkownik może zrobić, a wcześniej nie mógł? Albo w drugą stronę, czego nie może już teraz zrobić, a wcześniej mógł? To takie przykłady. I właśnie patrząc z punktu widzenia tych obserwowalnych rezultatów, dało się to zrobić dużo lepiej w tym projekcie, który przepisywałem ileś tam lat temu, że w zasadzie wystarczyło zacząć od tego, że napisałoby się test jeden akceptacyjny, który właśnie wkładał coś do tej bazy i sprawdzał potem, czy ten plik jako obserwowalny rezultat został wyprodukowany albo ileś. I w ten sposób miałbym już na starcie bardzo wysokie code coverage. Oczywiście wtedy by mi to narzędzie powiedziało, które ścieżki pominąłem i tak dalej, ale zaczynając od góry, no byłoby to o wiele łatwiejsze, nie? No bo my nawet teraz z tego poziomu rozumiemy, okej, no muszę coś wrócić do bazy, jest to mechaniczne i muszę sprawdzić jakieś pliki. Jest to bardzo techniczna rzecz, a za chwilę pokażę jeszcze bardziej mięsiste przykłady. Tak, no i właśnie tak ten test mógłby wyglądać w szkicu. Jeśli chodzi o proces z uzyskiwaniem tego przydatnego 100% code coverage, no to wyglądałby tak jak na tych slajdach. W pierwszym kroku, no to musimy wziąć jakieś zadanie i się upewniamy, że można je zweryfikować, nie? Bo jeśli nie można go zweryfikować, to ani nam nikt tego nie sprawdzi, ani my sami, ani nawet nie napiszemy do tego testu. A jeśli napiszemy test, no to napiszemy taki, który sprawdza implementację. To jest takie standardowe zadanie otwierające szkolenie, że mamy feature rejestracji i logowania, nie? I zaproponuj mi scenariusze do tego testu. I część uczestników daje się zrobić w maliny na starcie i mówi, że mam test rejestracji i on sprawdza, czy użytkownik jest potem w bazie. Błąd. To nie jest obserwowalny rezultat na zewnątrz systemu. Obserwowalnym rezultatem jest to, że ja się zarejestruję i potem się mogę zalogować. Obserwowalnym rezultatem jest to, że próbuję się zarejestrować na przykład dwa razy tego samego maila i za drugi razem się nie udaje. Albo jeszcze innym obserwowalnym rezultatem jest, że nie rejestruję się i próbuję się zalogować i też się nie udaje. To widać na zewnątrz, nie wchodzę, co tam jest w tym systemie, nie muszę tego wiedzieć. Dobra, rozpędziłem się, krok drugi, opracowujemy właśnie scenariusze akceptacyjne, chociaż jeden, nie? Chociaż jakiś happy path by się przydało zrobić. Przydałoby się mieć pomysł, jak to do tego podejść. W kroku trzecim piszemy test tego scenariusza, no albo chociaż tytuł, jeśli nie robimy TDD. W kroku czwartym implementujemy, no już ten kod i test. I w kroku piątym sprawdzamy pokrycie, robimy taką chwilę refleksji, szukamy innych scenariuszy, które ominęliśmy, a mogą być warte, no i powtarzamy do skutku, aż jesteśmy zadowoleni. I teraz przykład. No mamy takie zadanie sobie w backlogu, czy ktoś nam dał. Klient może zapisać dane swojej karty płatniczej. Czy to jest dobre zadanie, które się nadaje do weryfikacji? Słabo, bo nie wiadomo jak poznać, czy to się udało, czy nie. Tak. Tak, tak. Tutaj z jednej strony padło, że pewnie nie, a z drugiej, że nie wiadomo, czy poznać dokładnie. No właśnie, nie? Więc pytanie powinno być do ktokolwiek te zadania tworzy, ktokolwiek tam zarządza priorytetami, że no dobra, ale co z tego? Co dalej? Co z tą kartą? No może być case, że jak ma już tą kartę zapamiętaną, to może szybciej robić zakupy, tam krok się jakiś pomija, bla, bla, bla i tak dalej. Dla uproszczenia, bo to tok, przyjmijmy, że jak ktoś coś zapisze, to może potem odczytać. No i to jest uproszczony przykład celowo, żeby nikogo tam nie zabić.
złożonością, że okej, okay, mamy jakiś tam proces, okej, okay, robię jakąś akcję i wiem od razu, w jaki sposób się to odbija potem. No i zapisuję ten test tutaj w postaci tylko nazwy testu, co też swoją drogą może nam właśnie pomóc pisać testy, nawet jeśli tylko same tytuły scenariuszy będziemy zapisywać, no bo w tym nazwie testu jest zawarte właśnie, czego się oczekujemy, co zrobiliśmy i tak dalej. No i potem stajemy przed kolejnym wyzwaniem. Mamy sobie taką architekturę a la Django'ową, że jest jakiś tam warstwa API, powiedzmy, implementowana przez widok, mamy model, no i mamy tym jakiś interfejs. Na jakiej warstwie byście zaimplementowali ten test? REST API. Ok, padło REST API. Jakieś inne zdania? To zależy. Tak. Znaczy, dobra. To zależy, co zabija dyskusję. Tu padło znowu, że API. Generalnie ja przyjmuję i też bym polecał, że wychodzić od tego API mimo wszystko, to będzie przynajmniej w mojej bańce gdzieś tam w większości przypadków będzie odpowiednie, że to jest punkt startowy, od tego wychodzimy, może być case, z którym chcielibyśmy to zrobić wyżej, ale generalnie API będzie dobrym kompromisem, jak system jest większy, no to docenimy na pewno tą decyzję UI. Ja jestem za stary na JavaScript, dla mnie to jest niestabilne, nie znam się na tym. Ale też literatura podaje, że generalnie no, na UI testowanie jest dużo trudniejsze, więc na API będzie prostsze. Są tacy ludzie, co za pieniądze to robią. Ale firma generalnie tego rzadko używają. Tak. Niemodne jest. No. Dobrze się, znaczy nagrywa się, to nie mogę skomentować, ale pogadamy przy piwku potem. Dobra. Kto się kameruje? Tak. Dobra, więc ten test, skoro już zdecydował się na API, no mógł wyglądać w następujący sposób, że właśnie wysyłamy sobie tak naprawdę jakiś request, który tę kartę dodaje. Mamy asercję, która nie jest tą asercją testową, ale ona potwierdza, że ten krok się nie wywalił. No i mamy weryfikację na końcu. Odpytujemy inny endpoint, czy ta karta się zapisała. No i sprawdzamy code coverage. Jest 100%. Pora na CS-a? Jeszcze nie. Jeszcze powinniśmy użyć tej okazji właśnie do refleksji i poszukania innych scenariuszy, zastanowienia się tego, czy je automatyzować, czy może nie, czy to, co zrobiliśmy, w ogóle ma sens, a może musimy jeszcze trochę nad tym popracować. Pierwszy scenariusz, który tu zapisałem, jest taki, że początkowo klient nie ma żadnych kart. Napisalibyście taki test? Po co? Dobrze. Ktoś ma inne zdanie? Mhm, dobra. Tutaj kolega mówi, że żeby napisał, tutaj, że po co. Ja bym na przykład nie napisał, ale tu o coś innego chodzi. Tą decyzję właśnie podejmuje no, tam osoba, która pracuje przy systemie, bo zapisze sobie test taki, dzięki któremu będzie lepiej spał. Nie? Właśnie a propos spania. Ja na przykład będę dobrze spał bez tego testu. Uważam, że nie, no, to jest takie, że szkoda, wiecie, CO2 produkować. A drugi test? Taki, że klient może czytać tylko karty, które on stworzył? No, też tak myślę, że tutaj jakieś potencjalne ryzyko jest dużo, dużo większe, więc taki pewnie bym już napisał, nie? Ale właśnie to jest, tu się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest właśnie ten proces z code coverage'em, który, no, czy w ogóle po napisaniu testu, który, no, może nam pomóc wyskakiwać z flow, bo jak jesteśmy we flow, to jesteśmy nastawieni na cel, skupiamy się, natomiast definicją tego jest to, że nie widzimy żadnych rozpraszaczy sytuacji zewnętrznych i przestajemy widzieć też te przypadki brzegowe. Jak już dochodzę do tego 100%, to zaczynam się zastanawiać, że oho, okej, okay, dobra, czy są jeszcze jakieś scenariusze, o których nie pomyślałem, nie? Jeśli są, no to robię je dalej, aż do momentu, w którym będę zadowolony. No tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak zobaczysz sobie od linijkę drugą od góry i jeszcze ten test może, to zauważycie, że została pewna rzecz z tą kartą, a mianowicie została zanonimizowana. Czyli tu jest jeszcze jakieś tam wymaganie, które nie ująłem tego w zadaniu celowo, ale się pojawiło. No i teraz ten test, no, jest tam jakaś logika, druga linijka od góry, subscription anonymization, no i tu też jest 100% code coverage, nie? No dobra. No i to też jest błąd początkujących albo osób, które opatrznie trochę rozumieją 100% code coverage, że o nie, kurde, napisałem 3 funkcje, nie? Zrefaktoryzowałem wielką klasę do 4 mniejszych, to teraz muszę każdą z nich przetestować osobno. Nie, wcale nie musisz. Masz to pokryte. Teraz, wykorzystując ten moment refleksji, możesz się zastanowić, czy to jest zrobione dobrze. Ewentualnie możesz wykorzystać
te metody powiększania coverage, jak właśnie testy mutacyjne, czy tam property based testing, o których słowo dosłownie na koniec, żeby polepszyć, powiedzmy, tą, zweryfikować to bardziej. Ale co do takiej zwinnej zasady, tam, że ten test akceptacyjny z punktu widzenia użytkownika, który jest taki realistyczny, przechodzi, to myślę, że twój trud jest skończony teraz. Dobra. I teraz dygresja jeszcze odnośnie metody weryfikacji w testach, bo w zasadzie są tylko cztery. Albo testujemy zwrócony rezultat z jakiejś funkcji metody, czyli na przykład, nie wiem, wywołałem żądanie HTTP, no to kod sprawdzam, no albo w tej kolejce, no to sprawdzam, jaki jest numer w kolejce, który został wypluty. Drugą metodą jest zrzucony wyjątek, trzecią metodą jest weryfikacja stanu, czyli nie wiem, przedwołam jedną metodę, potem sprawdzam to drugą, no i jest interakcja z mockami, nie? I mocki są złe, to pan widowni, ja się z tym zgadzam. Jest jeden case, kiedy uważam, że są przydatne i to będzie następny przykład. Dobra, której metody użyłem w tym teście API? Tak, to już padło wprawdzie, że chodzi o weryfikację stanu, ale tak, że w jednej linijce, owszem, no tam coś zrobiłem, ten początek testu, a potem odpytałem jeszcze raz tutaj na API o ten stan, czyli co się zmieniło. I swoją drogą, a propos definicji unita, tu sobie też pozwolę taką trochę dłuższą dygresję, to w ogóle jak powstawał JUnit, który jest pierwszym z tych narzędzi do testowania jednostkowego, to rok był 95. Ja nie za bardzo chyba wtedy ogarniałem jeszcze trochę, co się dzieje, ale nie istniały wtedy mocki w ogóle. To powstało dużo później. I definicja unita jest tak naprawdę jedną z tych, jest jak z sensem życia. To jest to, co sobie sami wymyślicie w zasadzie. I tym unitem tutaj jest API. Po prostu. Ja nie zaglądam tam pod maskę, nie grzebię mu tam po bazie, nic. Jakby ja to testuję jak czarne pudełko, to jest mój unit. Dobra, to teraz inny przykład z bardzo popularną sytuacją, czyli karta klienta jest zapisana w zewnętrznym systemie, nie? I teraz tak, załóżmy, że do integracji z tym zewnętrznym systemem no musimy wysłać jakieś żądanie HTTP na jakiś tam adres i przekazać pewne dane. No i teraz jak to przetestować akceptacyjnie? Żeby sobie ułatwić trochę, to użyję takiego wzorca projektowego jak Gateway. Gateway będzie takim bardzo prostą przelotką, która nam owinie i jakby ucywilizuje naszą interakcję z zewnętrznym systemem, no bo to jest taki punkt niestabilny, który no nie możemy tego użyć z definicji u nas. Co się dotyczy właśnie testowania z systemami zewnętrznymi, no to nie musi być jakiś third party provider tam do płatności, to może być równie dobrze jakiś ten, może być dobrze mikroserwis innego zespołu i tak dalej. Koniec końców chodzi o to, że z definicji no, nie będziemy w stanie za bardzo testować z tym, bo może po prostu nie będziemy w stanie zapewnić izolacji, może nie będziemy w stanie tego wyczyścić, może to będzie wolne, może to będzie niestabilne. No i tutaj, nie wchodząc już tam w jakieś szczegóły, ale jedną z podpowiedzi może być właśnie owinięcie tego warstwą abstrakcji, na której sobie będziemy testować. I to już jest takiego właśnie wzorca gateway. I to będzie bardzo proste, bo będzie to klasa, po prostu schowam ten kod za metodą. I żeby trochę sformalizować tutaj ten zapis, żeby wykorzystać inne narzędzia jeszcze do zapewnienia jakości, to wprowadzę sobie taki wzorzec znowu data transfer object, używając biblioteki ATTRS akurat, ale data class ze standardowej biblioteki też może być. No i będzie miał te wszystkie pola, które wysyłam, tylko że przyjmuję po prostu je do metody tego gatewaya. No dobra, i teraz skoro z definicji nie mogę testować systemem zewnętrznym akceptacyjnie, to napiszę test akceptacyjny, który mi to mockuje. I to jest właśnie moim zdaniem ten jeden, jedyny przypadek, kiedy mocki są w pełni uzasadnione, bo ja nie mogę użyć tego czegoś, z definicji nie mogę, bo jest niestabilne i może powodować problemy, chyba że mogę, to wtedy to zignorujcie, ale niewiele osób, niewiele projektów jest w takiej sytuacji. No i moja weryfikacja cała akceptacyjna odbywa się po prostu na tym, że jedyną widoczną jakby rezultatem takiej operacji użytkownika jest to, że ta karta została zapisana gdzieś tam. No i wtedy być może te mocki będą właściwym podejściem. I teraz jak odpalę kod coverage, to wielkie zaskoczenie, no ale mój gateway nie jest przetestowany tutaj, nie? Okej, no i znowu mam refleksję, okej, no to teraz to jest miejsce następne, w następnej kolejności, którym się powinienem zająć.
I tu już nie będę jak pokazywał samego metodyki testowania gatewaya, dlatego że to są testy API, są biblioteki do tego w Pythonie, jest VCRPy, który jest tam zgapiony z jakiegoś rubiowego narzędzia, VCR chyba po prostu się nazywa, nie? Tak. Są biblioteki typu responses, są dockerowe obrazy, które możemy nauczyć, jak ma się zachowywać API i też weryfikować w taki sposób, więc to jest, wiecie, to się rozwiązuje biblioteką generalnie, nie? Oczywiście w przypadku API zewnętrznych zależy co to za API, nie można być też wszystkiego pewnym, ale tu jak zwykle. Inżynieria oprogramowania, można jeszcze użyć testów kontraktowych, o których też dzisiaj nie mam slajdu, ale no, są masa jest różnych metod, jak można się z tego jeszcze wykaraskać. I teraz jest pytanie, czy to będzie bezpieczne, z tego, że no, w sumie to mam ten test akceptacyjny, ale w sumie to ja nie mam tego systemu zewnętrznego. No, ten przykład jest oczywiście strywializowany na potrzeby prezentacji. No i moim zdaniem, z mojego doświadczenia, tak, to jest bezpieczne, bo mamy formalny kontrakt, mamy typy, gdzie właśnie, to znowu, to jest ta sytuacja, w której typowanie w Pythonie naprawdę błyszczy. Macie już typy w Ruby? Okej. Nie używam. Dobra, w Pythonie jest różnie, ale myślę, że warto, natomiast jak już używamy typów, no to znowu, używanie typów bez jakiegoś MyPy'a, czy PyWrite'a, czy innego narzędzia sprawdzania, to nieporozumienie, bo to są komentarze, nie? Mogą wprowadzać w błąd, weryfikujemy to. Inne receptury z wzorcem gateway, które można wykorzystać, no to możemy emulować zachowanie systemu, czyli w ogóle powiedzmy, że mielibyśmy jednak test, że tę kartę też zczytujemy z systemu zewnętrznego, no to możemy sobie napisać prostą implementację tego gatewaya, który będzie to w pamięci na przykład trzymał. I druga rzecz, na przykład ten system zewnętrzny może zgłaszać błędy w jakiś różny sposób i możemy niektóre z tych błędów chcieć obsłużyć, nie? Na przykład ta karta już istnieje. No to możemy tę sytuację tłumaczyć na wyjątki, no i właśnie tego mocka w testach instruować, że rzuć mi taki, a taki wyjątek, który no, odpowiada tej realnej rzeczywistości, realnej sytuacji z wykorzystaniem tego systemu zewnętrznego. Więc podsumowując powoli, bo będę się zbliżał gdzieś tam do końca, to ta strategia testowania pod 100% pokrycie wygląda tak, że zaczynamy generalnie od testów akceptacyjnych, poziom komponentów, co to znaczy, zaraz powiem, ale generalnie to powinny być nasze testy takie podstawowe, nie? Od tego zaczynamy, czyli dostajemy zadanie, nie tłumaczymy tego w głowie na tabelki w bazie danych, tylko tłumaczymy to właśnie na tą obserwowalną rzecz, którą użytkownik zobaczy, może jakiś inny, może coś, czego może albo nie może zrobić i od takich testów zaczynamy. Jeżeli mamy taką potrzebę, bo przykład, nie wiem, wyszło nam, że ta anonimizacja, dobra, pokryła powiedzmy karty z 16 cyframi, ale są też z 15 i tego nie pokrywam, no to dodajemy w takie testy, bo widzimy taką konieczność. Czasami nam pokaże to coverage, czasami te narzędzia, które wspomagają coverage. Może się pojawić potrzeba, żeby napisać też jakiś test taki wysokopoziomowy end-to-end jeszcze, który nie wiem, przez UI-a przejdzie, sprawi, że faktycznie gada ze sobą i że to działa, ale tych testów będzie naprawdę mało z definicji, bo one będą ciężkie w utrzymaniu, będzie ich, powinno być ich niewiele, bo będą to kosztować. I też nie jestem takim gestapowcem, że jak mamy to 100% coverage'u, to nie możemy używać pragma no cover albo konfiguracji, która coś wyłącza. Oczywiście, że tego używamy, bo na przykład jest zgłaszana, nie wiem, metoda abstrakcyjna, która ma puste ciało, nic nie robi, ale coverage mimo tego nam powie, że tego nie pokryłeś. No, nie pokryły. I ostatecznie są jeszcze rzeczy z pogranicza czarnej magii, czyli możemy uruchomić nasz program poleceniem coverage run, tak, żeby się normalnie uruchomił i działał jako proces, możemy nawet wywołać jakieś API, jakieś takie testy z zewnątrz jeszcze i potem zebrać to polecenie coverage combine i połączyć jakiś taki raport, wypluć skombinowany, nie? I to no, już powinno nam najbardziej wredne rzeczy pokryć tą strategią. Jeśli chodzi o właśnie czym jest komponent, no to prędzej czy później, jak te projekty się rozrastają, no, nachodzi jakaś potrzeba taka modularyzacji. Nie, tutaj hasło, którym was zostawię, jest Domain Driven Design, ale generalnie taki komponent będzie właśnie zbiorem powiązanych funkcjonalności ze sobą. No i to jest nasz unit, który będziemy chcieli testować, także jak sobie poszukamy, pobudujemy, no to mamy też o co te testy akceptacyjne oprzeć. I naturalnie, tak jak w komponencie A, no to powiedzmy taka architektura Django'owa, że mamy tylko model i jakiś widok API, prosta, dwuwarstwowa. Jak w komponencie B byśmy mieli, nie wiem, jakąś czystą architekturę, jakieś porty, adaptery i inne cuda na kiju,
i tych elementów było więcej, to powtórzę się, wcale nie znaczy, że musimy każdą z tych rzeczy testować osobno, żeby mieć 100% coverage, bo pewnie wcale tak nie jest. Może wystarczy mieć testy jednostkowe na poziomie komponentów, nie? I one takie akceptacyjne nam pokryją to, co byśmy chcieli. I w momencie, w którym pojawia się nam potrzeba gdzieś niżej, żeby coś dotestować, bo jest, wiem, więcej ifów, no to czasami pojawiają się takie pojęcia jak testów fraktalnych, że mamy ten duże testy akceptacyjne i odgałęziamy sobie w którychś miejscach od nich takie mniejsze, wyspecjalizowane, mniejsze testy po to, żeby no, pokryć rzeczy, które sobie napisaliśmy już z rozpędu. No i ja wiem, że ten 100% code coverage może trochę przerazać, ale powiedzmy sobie szczerze, te narzędzia wcale nie są aż tak rygorystyczne. Można to pokazywać jako ich niedoskonałość, ja widzę to bardziej jako ich cechę. Oczywiście warto włączyć sobie branch coverage w coverage pie'u po to, żeby no chociaż ścieżki wszystkie wychwytywał, ale tak naprawdę to nie jest wcale wyczerpujące na tyle, że nie wiem, sprawdzam wszystkie możliwe kombinacje, wszystkie permutacje i tak dalej. To jest, masz tylko pokryć ścieżki kodu, które może faktycznie przejść. To naprawdę nie jest aż tak dużo. Już pomijając oczywiście, że nie pomoże nam to w wyłapaniu tych biznesowych sytuacji typu trzy kobiety ciężarne na przykład w kolejce się spotkają z kombatantem i honorowym dawcą krwi. Nie? Nie ma takich rzeczy. A swoją drogą, bo tą sytuację definiuje ustawa, nie? Że są osoby, które wchodzą bez kolejki. Wiecie, co ustawa mówi w sytuacji, kiedy właśnie przyjdzie kilka osób takich uprzywilejowanych? Lekarz wychodzi. Zamykamy procedurę. Po tym wstępie. Tu padło z pierwszego rzędu poprawna odpowiedź, że nic nie mówi na ten temat. Natomiast nie słyszałem, jeśli słyszeliście, to dajcie znać, nic o tym, że nie wiem, była jakaś bitwa ciężarna w kolejce do lekarza. Zaimplementować kolejkę NIKO albo PIKO. Ale ustawa tego nie mówi. Chyba dawno nie byłeś publicznym przywitanym. No, dopiero 30 skończyłem, także. Dobra. Okej. No dobra, więc już tak reasumując, bo też zbliżam się do końca czasu powoli, mam jeszcze nadzieję na jakieś przejście od QA do Q&A, no to ten 100% coverage'a, jak już go macie oczywiście, nie? Więc najłatwiej jest, wiadomo, zacząć od nowego projektu albo być gdzie już jest, to jak dopisujecie coś nowego, to jest niesamowitym kompasem właśnie. Pokazuję wam jakby co w następnej kolejności można zrobić, czym się zająć, tylko że no właśnie istotne jest to, żeby no już mieć ten bazowy coverage jednak dość wysoki, bo jak wejdziecie z kompasem między jakiś gruz, no to wiadomo, że zwariuje i pokażę wam pierdoły. A tak, no generalnie polecam. I oczywiście pokrycie kodu to nie wszystko to, co wy wypracujecie, to już trochę spoilerowałem, no ale jest jeszcze szereg innych technik do zapewniania jakości, które no, są nieodzowne. Tak, code coverage, wiadomo. Kolejna rzecz, no proces deweloperski, to właśnie, nie wiem, opracowywanie wymagań, jakieś dyskutowanie tych scenariuszy testowych i tak dalej. Testowanie mutacyjne, tak, nie mam za dużo dodania, bo się uczę dopiero. Property-based testing, jako hasło wam zostawiam, znowu uczę się, ale widzę wstecznie kilka przykładów, gdzie byłoby fajnie użyć. To jest taki generator generalnie edge case'ów, mówiąc prost. Monitoring, taki ciągły produkcji, na przykład systemów zewnętrznych, czy nagle zwracają większe ilości błędów, bo też z takiej jajca, że partner sobie zmienił API, zapomniał powiedzieć, potem się okazało, że miał błąd, ale aplikacja nie działa. No i type hinty i checkery, nie? Koniecznie, razem, nie występują osobno. I to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Hejka. Ja to myślę, że znowu mam takie śmieszne wtrącenie, ni stąd, ni zowąd, zamiast pytanie. Jak był ten przypadek dotyczący przesyłania dalej danych i do jakiegoś zewnętrznego serwisu HTTPS, coś tam, srakadupaka.com, to osobiście to bym postawił sobie taki mock server, co by tam odbierał te requesty i tam by sprawdził, czy headery są na pewno takie, jak trzeba, bo tam czasem jest jakiś application token, jakieś tam inne duperele są, co w sumie są dość istotne, pewnie bym przetestował to w tym boxie takim, tym powiedzmy naszej klasy, która to obsługuje i byłbym happy. A skoro tak od razu, to który mock server na przykład masz na myśli? Ja jestem z Java'owego świata i tam się mock server nazywa nietypowo, mianowicie mock server. Aha, myślałem, że wire mocka powiesz. Okej. Okay. Tak.
Jeśli chodzi o inne takie narzędzia, to jest jeszcze smoker. Też coś takiego jest. Znaczy jakikolwiek by to nie było, nie? Działa, działa. Jasne. Ja może przyspałem kawałek, ale chyba nie zrozumiałem tego momentu, kiedy widzimy, że jest 100% i to nas skłania do dalszych refleksji. Nie widzę tego psychologicznie. Wiesz, o co mi chodzi? Czy nie bardzo? Jeszcze raz. Masz ten slajd, gdzie jest 100%. No i tak powiedziałeś coś w stylu, no i teraz jest czas na refleksję i pomyślenie, jakie edge case'y jeszcze trzeba dopisać i tak dalej. Ja to trochę widzę tak, kurwa, czas na CS-a jednak. Rozumiesz, o co mi chodzi? Zawsze jest czas na CS-a. Tak. W sensie jakby nie do końca zrozumiałem, bardziej okay. To jest pytanie, czy możesz mi to jeszcze wytłumaczyć, jak dla głupka, czemu jak jest 100%, to jest to czas na refleksję, jakie jeszcze edge case'y trzeba dopisać? Przecież jest 100%, już chyba nie ma edge case'u, skoro mamy 100%. No tak, jak długo ufamy coverage'owi, no bo... No to, przepraszam, że wtrącę, ale jeżeli nie ufamy, to co chciałem powiedzieć, to po co on jest? Czy... Masz pusty init file, masz 100%, no i masz dlatego 100%. Nie no, rozumiem, więc jakby wiem, że to drugie pytanie, no nie wygram książki, ale, ale w takim razie po co? Aha, no bo to jest tak, że jak masz te 100% przed oczami, no to nie wiem, jakbyś miał pasek ładowania zapełniony, nie wiem. Albo postanowiłeś sobie, że nie wiem, coś zrobisz, typu napiszesz książkę albo cokolwiek, no i zrobiłeś to i teraz co dalej? To jest taki, wiesz... Okay, taki milestone bardziej. Tak, wypełniłem cel jakiś, sense. Nie? Jakby, okej, okay, przed tym myślałem o tym, żeby zrobić 100%, no mam to 100%, to muszę zapytać, co dalej. Okej, okay, czyli jakby... konieczne, ale niewystarczające, żeby to było. Tak. Okej, okay, czyli jakby, okej, okay, dobra, tak. dobra. No, robi sens, robi znaczy, sens. Oczywiście to może być, nie wiem, może ja mam jakieś ADHD, ale często się po prostu rozpraszam w trakcie pracy, jak... To jest właśnie taki trigger dla mnie, że okej, okay, teraz moment jest, że... Powinienem się na przykład właśnie wycofać z tego flow, gdzie się tam zagłębiłem i dążyłem do tego celu i teraz muszę poszukać innych case'ów. No. Okej, okay, czyli tak jakby tą najważniejszą rzecz zrobiłem, mogę lecieć dalej, tak? Tak. Wyznaczanie sobie celów, a nie robienie wszystkiego naraz. Tak, no dokładnie. Dobra, to robi sens. Dokładnie. Ja takie pytanie mam może trochę wybiegające w przyszłość, ale może nie aż tak bardzo daleko. Tak jak tu pokazałeś na niektórych przykładach pisanie testów, no, z jednej strony można napisać ich mało, z drugiej strony można napisać ich dużo, można napisać pokrywające więcej albo mniej przypadków. I generalnie jest to jakaś taka, można powiedzieć, bardziej twoja intuicja, wiedza domenowa może trochę, może doświadczenie, tak? Tak. I teraz pytanie takie, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje z czatem GPT. Jak myślisz, czy długość dłuższa, krótsza, nie wiem, miesiąc, dwa, rok, dwa, trzy, cztery, czy według ciebie oczywiście jest możliwe, że kiedyś taki czat GPT będzie w stanie napisać naprawdę bardzo fajne unit testy? To jest dobre pytanie do wróżenia z fusów. Wiesz co, ja od razu powiem, że ty dostaniesz tę książkę, bo jestem najbardziej zaskoczony. Ale z drugiej strony po co pisać testy? Tak, znaczy, bo właśnie trochę odniosę się bezpośrednio, myślę, że odpowiedź, przynajmniej z mojej perspektywy, brzmi trochę w samym pytaniu, które zadałeś, że zależy znowu oczywiście, czym definiujemy unit test, ale gdybyśmy właśnie wykorzystywali tylko chociażby wiedzę domenową, no to tę wiedzę domenową musiałby ChatGPT poznać. Nie? A te domeny też się tworzą w trakcie, jest wiele bardzo dobrze opracowanych, poznanych, są biznesy, które używają tych domen, ale na przykład nie zdają sobie z tego sprawy, same się uczą. Myślę, że to jest trochę ruchomy cel, wiesz, bo tak jak wydaje mi się, przed kilka lat temu jeszcze nie za bardzo istniał ten model subskrypcyjny, tak, w sensie nie był tak szeroko rozpowszechniony, nie? To też jest jakaś domena. Czy w sytuacji, w której powstaje właśnie nowa domena, to ChatGPT pomoże? Wydaje mi się, że nie, bo to by było coś innego, nie? A takie słuszne testy, wiesz co, ja teraz tak naprawdę, jak mam już kilka scenariuszy, to mi dużo Copilot podpowiada tego kodu już, naprawdę. Tylko że abstrakcję do tego to musiałem stworzyć sam jednak wcześniej, nie? Więc nie widzę momentu, w którym ChatGPT zacząłby faktycznie, wiesz, tworzyć takie wysokopoziomowe testy zbyt szybko. Myślę, że to są lata.
Dzień dobry, wieczór. Tak odnośnie GPT, to raczej bym nie trzymał kciuków ze względu na to, że operuje na tym, co wie, więc jeśli nie jest w stanie być kreatywnym, to raczej nie trzymał kciuków za bardzo. A tak odnośnie pytania właściwie kolegi, który zaspał, to w sumie mogłeś odpowiedzieć na zasadzie are you good enough for imposter syndrome? Możesz głośniej trochę, bo... W kwestii pytania odnośnie kolegi zaspał, najlepszym pytaniem, które udowadnia twoją tezę jest are you good enough for imposter syndrome? Tak myślę. To komentarz. Tyle ze mnie, dzięki. Być może krótko i treściwie, ale mam takie pytanie, czy wykorzystywanie tych wszystkich narzędzi automatyzacji, okej, zgodzę się, to jest super, bo ułatwia życie, ale czy to czasem nie wyłącza takiego racjonalnego myślenia? Bo piszesz kawałek kody, myślisz, a dobra, sprawdzę, okej, przeszło, 100%. A o jakich narzędziach teraz mówisz? Konkretnie coverage'u? No, konkretnie na temat tych wszystkich przedstawionych tutaj, wiadomo, a propos prezentacji rzeczy, czy coverage, czy narzędzia, które wspomagają, tak, inne procesy. Mhm. Bo człowiek się przyzwyczaja, tak, jest wygodnie w pewnym momencie. Tak. Wiesz co, to oczywiście, że może wyłączać częściowo myślenie, właśnie szczególnie jak, dobra, dostałem ten coverage i 100% i nie mam chwilowo inspiracji do tego, żeby wymyślić inny scenariusz, jak najbardziej, ale tu problem nie jest w samym narzędziu, tylko w tym procesie deweloperskim, który powinien zadziać się wcześniej. Te scenariusze, albo przynajmniej jakieś case'y powinny być opracowane wcześniej tak naprawdę. My na przykład staramy się, nie zawsze to wychodzi, pisać scenariusze, nie też jakieś super zarysowane bardzo, ale przed zaczęciem zadania, nie? Więc masz przynajmniej kilka rzeczy na start. Okej, jak czegoś przegapisz, no to życie i bez tego też przegapiamy, nie? Też oczywiście, że nam się to nie zdarza. A co do wspomagaczy jak Copilot, no to jest white paper, że kod wyprodukowany jest mniej bezpieczny pod względem security, bo no wygenerował mi, nie? I działa, tak? Więc oczywiście, że tak. No. Tak. Ostatnie pytanie? Znaczy ja nie pytanie, tylko bardziej komentarz. Książkę mam, to nie muszę się pytać. Wspaniała prezentacja i ujmuje wszystko to, co programiści powinni wiedzieć, czyli te wertykalne dzielenie, co bardzo ciężko to wytłumaczyć, znaczy zacząć stosować, to jest bardzo najtrudniejsze. I to właśnie to, że przykładowo mamy API, wystarczy, że API przetestować, nie trzeba wchodzić na każdy moduł, testować i tak dalej. Tylko chciałem to podkreślić, że to bardzo fajne jest i 100% się zgadzam. Okay, dzięki. Dobrze. Dziękujemy Ci, Sebastian, za bardzo pouczającą prezentację. Ja mam taką konkluzję po Waszych obu prezentacjach, że generalnie można ten cały problem rozwiązać bardzo prosto. Nie pisać testów. A lepiej kodu nie pisać. I tą konkluzją zakończę i podziękuję Sebastianowi. Dzięki. Książeczka, tym razem nie zapomnę, wędruje do... Karola. Tak, bodajże tak. Pytało właśnie ChatGPT, kiedy nas dogoni. Dobrze, to gratulujemy Karolu. Książeczkę można odebrać. Skakuj na scenę. Gratulacje.